Witaj, Szymaszki z Historią Dragon, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na Ambulacji Old War Blues jako federalny stan Nowego Meksyku. W ostatnim odcinku postanowiliśmy, że przestaniemy atakować tych, bo nie da się ich pokonać. Jeżeli coś tutaj nasi sojusznicy przestaną, że tak powiem, działać, to wtedy może coś zrobimy, ale jak na razie nie. Wysyłamy tutaj wszystkich naszych i oni dopiero przyjeżdżają. Na szczęście nasze drogi są na tyle dobre, że oni przyjeżdżają w sekundę. Wydaje mi się w tym modzie, że ten przyjazd tych czasami jednostek to jest po prostu sekunda. Mamy mnóstwo fabryk wolnych. Dziwo. Nie wiem skąd. Chyba przez to, że skorowaliśmy tereny, możemy skorować sobie kolejny. No i tak naprawdę mógłbym sobie zobaczyć. Dlaczego mamy na minusie 63 tysiące? Wow. No dużo. To wygląda. No wygląda na to, że powoli się nam tutaj wszystkie regiony powoli pojawiają jako skorowania, ale my tutaj szybko i możemy teraz zacząć robić ten cel narodowy, co już oczywiście zapewne skończy się na tym, że oni będą zapewne chcieli zesłać wszystkie swoje jednostki na granicę, co myślę, że w obecnym stanie naszej armii nie będzie zbyt trudne. My możemy jeszcze porobić ten rodzaj statku. Realnie nie wiem, po co budujemy statki. Ale okej, budujemy statki. Teraz oczywiście ciągle jakieś badania nam wychodzą, bo teraz mamy ten czas badań. Dzięki temu atakowi dosłownie dostaniemy Power Armor, więc nie powiem. Same plusy są z tego. Tutaj nic nie mamy. Tutaj weźmy sobie. Część z tych sprzętów korzystamy, więc przydałoby się je wybadać. Okej, okay, tak. Więc tak, to jest ten moment. Wiecie co, ja zapiszę sobie. Chodzi o to, że Texas powstał. Texas to jest po prostu wielka maszynka do zabijania wszystkich. To nie jest, to się nie da z tym wygrać. Więc oni oczywiście będą chcieli tutaj jakieś terytoria. What the f... Co wy chcecie jako terytoria? Co wy chcecie? Nie no... Wy sobie jaja robicie. Są terytoria dosłownie, które ja mam, które tutaj... Ja was tak zrobię w przyszłości. Ja wyślę tych gości. A nie, oni są sami. A, maści los. Cheatujemy, jest man. Oni teraz nic nie będą mogli nam zrobić. Ale mówię, to jest najbardziej wkurzający. Najbardziej wkurzająca rzecz, jakakolwiek widziałem. Co teraz chcecie? Pokazujecie, jakbyście chcieli. Oni się zgodzili na to? Nie, nie zgodzili. Nie było Yesmana. A teraz nie możemy zrobić, bo mamy zablokowaną akcję. No, tylko tyle. Dobra, Yesman. Okej. Okay. Podoba mi się, że to są też nasze kory, więc nie chce mi się oddawać ich. Dobra, w takim razie co możemy zrobić? Wysłać Power Armor. To też nie jest atak jako wojna, więc to nie obchodzi mnie zbytnio. I powoli przejmujemy ten kory. Dosłownie jest coś takiego, że ani żeby nas zaatakować, możemy okupować tutaj tereny kilka i oni nic nam nie zrobią. Dosłownie. Kilka terenów i nic nie robią. Ale teraz musimy po prostu zająć się tym. Zapewne z tego możemy zrobić marionetkę, ale zobaczymy. Jak na razie nie wysłałem żadnych jednostek, więc nie wygląda na nic, żeby było możliwego. Też jest pytanie, czy oni mogą wykorzystać ten cały Wargol, jeżeli będą go mieli. Dobra, wypowiadamy wojnę. Mówiłem, mamy lepszy Power Armor, który chcieliśmy. Więc jeszcze lepsze Power Armor. Tutaj mamy te jednostki. Te jednostki jeszcze sobie podbuduję, bo potrzebujemy po prostu ich w nowych dywizjach. Potrzebujemy te roboty. Jeżeli nie będziemy mieć robotów armii, to nic nie poradzimy sobie.
Okej, mamy ten Armor Resistance, co prawie nic nam nie daje, więc zamieniamy ich na Manpower. A w międzyczasie sobie jakieś tam rzeczy porobimy. To jeszcze sobie nie zrobimy, bo po co? I tak naprawdę, jak koniec końców zapewne sobie zgodzą się, chociaż zastanawiam się, czy ten Wargol, mają ten Wargol nadal. Nie wiem, czy im minie. Na pewno będę musiał uważać, ale jeżeli będzie mieć 12 miesięcy, właśnie, 2080, 12 miesięcy, no to nie powinno być jakiegoś większego problemu. Pójdźcie tutaj. No niech się zajmą tym. Nie cierpię takich pojedynczych. O mój Boże, oni to są jacyś... Kto tworzył tą mapę? What the heck? W tej mapie jest tyle luk. To jest po prostu... What the... No oni nas dosłownie dookoła przejdą, jeżeli nic nie zrobimy. Dobra. Szybko tworzenie frontów. Wy tutaj, wy macie maksymalną liczbę, wy na ten front, no i wy tutaj sobie już radzicie, no tutaj sobie poradzili, ale tamto już nie, no terytorium na Orbolus jest czasami zepsute. Okej, okay, więc się zajmijcie tym, tak naprawdę tutaj raczej się nam nie powinni zbytnio robić problemów dla nas. Ale my... I naprawdę nic nie ma takiego połączenia? Chyba nie ma. A my tutaj już powoli przechodzimy. Ci by się przydało, żeby mieli rozkaz. No gdzie mam dać rozkaz? O, coś tutaj... Nie, to jest... Jego dymy. Okej, okay, no. Jak mówiłem, tutaj nie pójdzie. Ciekawe, czy jeżeli popniemy te roboty, to czy... Coś się stanie. Chodzi mi o to, czy... No na pewno coś się stanie, ale... Czy coś takiego ważnego. Okej, okay, tutaj wydamy, chociaż to nie jest jakieś mega ważne. I wy dostaniecie rozkaz może atakować to. Kiedy ci... Tak, mamy wystarczającą liczbę dywizji. Tak powoli przejmują. I chodzi o to, żeby też przejmowali powoli. I może... Bo wiem, że oni na tych mostach to mogą się zablokować, więc warto byłoby popchnąć nieco i żeby stanęli po prostu i nic nie robili. Widzę, że tutaj będzie mieć pewne problemy. A tutaj tak powoli idzie, jakby brakowało nieco. Więc może tych... Tych wyślemy na ten front. Taki, że tak powiem, biedofront trochę jest. O, i odcięli naszych. Ale my, jeżeli pośpieszymy się, to i tak nic nie zrobimy. Ale moglibyśmy ich odciąć. Okej, okay, mamy tutaj dużo badań. Ja kompletnie ich nie robiłem. W pewnym momencie po prostu się zapomina o tym, się to nagromadza. Ale to będą wszystkie z tych badań. Więc lepsze steampaki, potrzebujemy po prostu manpowera. Rocket Rancher. To nie jest Rocket Rancher, to jest Flamethrower. To jest to. Muszę po prostu pamiętać, co jest czym. Coś jeszcze? O, jeszcze jest. I tu. I niestety, ale tutaj już nie mamy nic do badania. To już jest, żeby zaatakować Kaisera, więc zostawiamy to. Tutaj widzę, że się nam udaje przepchnąć ich. Tutaj chyba jest most, no właśnie. Więc ci dostaną rozkaz. Tam na północy są tacy, którzy kompletnie nie radzą. Ale jak odetniemy ich i pójdziemy sobie nieco, to powinniśmy sobie poradzić. Vault City przestało istnieć. O nie. Dobra, pytanie jest, ile to kosztuje? 50 wszystko.
tutaj też jest wszystko do wyboru. To niestety to jest bardziej wina Hoja, że tak słabo to jest widoczne. Okej, więc tak jak mówiłem, zawsze się pojawia ten jeden enklawa. Przejdźcie. A nie. Tak, wysyłają tutaj między sobą i wtedy problem. A jak już tutaj mamy tę dywizję, to wystarczy, że już przejdziemy. Nie, tutaj mają cieśninę, dobra. Trzeba będzie pamiętać. Dobra, zajmijcie się tymi do końca i wtedy powinniście już mieć starszające. Co to jest? To jest dockyard? Ciekawy model. Wiem, że to jest resistance do naszej okupacji. Produce consumer goods. Tych decyzji jest zbyt dużo. Wszystkie to są takie pojedyncze jakieś. My tutaj powoli się zajmujemy tym. Niby jest połączenie, ale niby jeszcze jest front. Udaje nam się przebić. Ale może by się przydało jednak wysłać kogoś od tyłu. Niech się zajmą od strony lądowej, bo ciśnieniem to zawsze będzie słabo. Dobra, badania. Pieski, chociaż nie są potrzebne. To będzie potrzebne. Wiem, że jest dużo tych badań, ale naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, czy są potrzebne? Okej, tutaj już mamy proste badania. Nie do wyboru. Okej, więc tutaj powoli się nam udaje przebić. Tutaj widzę, że już mnóstwo dywizji poszło. Oni mają tutaj kontrolę, więc... Jest. I połowa niech tych dywizji pójdzie tu. Ja straciliśmy moment parę, tak 7000 do ich 7000, ale większość to jest zapewne Cypher. Nie. To. Ale niektóre wojny niestety takie są. Dobra, ciągle sobie boostujemy ten War Support, ale nie wiem, czy się uda. Okej. Udało im się. Dobra. To będzie zapewne już prawie koniec tego. Już nie są połączeni, więc... Więc taki ich minus. Mamy część dywizji. Więc jakbyście mogli ich popchnąć, to by było fajnie, bo już oni po prostu umierają na tym. Teraz wywali naszego agenta. Trzeba będzie go uwolnić. No nie wiem, ten agent to zapewne byłby na pewno nierozpoznawalny, ale reszta to takie tak słabo przygotowani. Okej. Miliard rzeczy do zrobienia. Tutaj wszystko mamy. Robotyka. Robotyka to mi się wydaje, że to będzie już koniec, tak. Już nie będziemy nic mieć z robotyki. Tutaj nigdy się nie zgadzam, bo to może być problem. A w ogóle NCR pomyliłem skrót. Myślałem, że to jest ten enklawa. Okej, chyba się teraz wymieniają, czy... O, masz los. Nie mówcie, że udaje mi się... Nie udało mi się. Dobra, teraz robimy oczywiście młynek. A w międzyczasie ja popatrzę sobie, co tutaj mamy. Możemy stringfon zrobić. Czasem się to jest śmieszne. Ale jak to wygląda z tym? Tutaj w ogóle nic nie zrobimy, więc wysyłanie tam nie ma żadnego sensu. Tutaj wyślemy nasze samoloty, już zapewne większość umrze. Przecież nie mają swojego lotnictwa, więc podejrzane. Okej, co tutaj mamy? Tutaj jest, to jest exclusive, superior power, jest superior firepower, czyli możemy... To jest pomiędzy tymi dwoma. Defense czy capacity?
Breakthroughs of attack. Myślę, że to możemy spójść. No jak na razie nie chcę pójść w tamtą stronę, bo wiecie, to trochę minie się z celem. Tutaj powoli już pokonujemy. A, jeszcze tutaj jest, czyli młynek. Nie, nie ma młynka. Powoli się nam udaje popchnąć do przodu. Tam Cyphers ciągle próbują coś nas podatakować, ale na słabo im wychodzi. I tutaj możemy coś porobić. Już jest daleko w przyszłość. Ale jak tam produkcja nasza? Mamy już na dobrym poziomie tych ciężkich. Więc może zaczniemy produkować to, co jest nam potrzebne. Bo ewidentnie mamy braki. Takie duże. Tutaj chciałem sobie zmienić już na HR. I ile tutaj robotów poszło? Nie aż tak dużo. Ale tutaj nas zaatakowali przez to, że robotów nie było. Dobra. Tutaj mamy i wolne miejsce, jak zwykle. Dobra, odkryjemy, jak działa cement. Wypchnęli nas. I chyba tak boleśnie? Nie, nie boleśnie. Okej, widzę, że większość tam było robotów. Ale nie atakujcie ich. Nas wywalają przez to, że zapewne roboty nie mamy. Ale tutaj powinniśmy sobie poradzić. No jeżeli mamy wszędzie zielone, to jest mało prawdopodobne, żeby się cokolwiek tutaj miało się nie powieść. Ale tutaj widzę, że trochę nie powodzi nam się. Okej. Jest tu, przebiliśmy się, możemy zaatakować ich od tyłu i to jest kompletnie. Już się bałem, że nasze dywizje. Ale tutaj kompletnie już padają. No, na last standzie, jeżeli padają, to powiem słabo. Musimy tutaj wysłać, bo się jakoś. Się jakoś postanowili zaatakować nas. Ale jeżeli widzą, że 69 dywizji idzie na to, to nie powiem, nie jest aż tak źle. Okej, tutaj już wszystko mamy. Nic tam nie pokazuje. Ciekawe. Okej, w takim razie tutaj więcej potrzebujemy. Coś tutaj jest. War propaganda. Ja kompletnie nie wiem, jak to się dzieje. Mamy 34, a i tak mamy okropne, jeżeli chodzi o statystyki. O nie, Lincolna złapali. To jest chyba jakiś jeden z tych krajów, czy coś takiego. Okej. Jak wygląda produkcja? Tak szczerze. No część już zaczęliśmy produkować na dobrym poziomie. A część to jest słabo. O Jezu, dlaczego tutaj nikogo nie ma prawie? Prawie żadnych dywizji tam nie było, czekajcie. Myślimy, nie wiem, na przykład tą część dywizji tutaj. Okej. W ogóle nie pokazuje się. Jakby nie było tego. To powinno się normalnie pokazywać, bo to jest po prostu w kodzie.
No właśnie. Czekajcie, czekajcie. Zapomnieliśmy. Okej, tutaj trochę się postanowili odbić. Szkoda, że nie mamy tego. Musimy teraz to miasto odatakowywać. Wy po prostu nie możecie wejść w to i trochę tutaj po prostu poniszczyć tę dywizję. Tutaj to w ogóle też nic nie idzie. Co się stało, że tak kompletnie nie idzie teraz tak w ogóle? Że słabe drogi są. Ja część dywizji tutaj wysyłam, bo widzę, że to się nie opłaca. Okej, tutaj mamy Special Minimum Capacity. Czy... nie, to byśmy dali sobie. Dodanie tych AR-ków i ciężkich robotów to zmieniało. Jak dodamy lekkie roboty, to nie powinno trochę pomóc. Znaczy się, zapewne tych lekkich robotów też nie mamy. No właśnie. A jak to wygląda z Stanami? Możemy sobie trochę pokorować. Akurat mi się podoba, że dosłownie możemy tak wszystko przejść. I pytanie jest, ile fabryk będziemy mieć? 95. No, trochę sporo. Oddajemy tutaj i może jeszcze tutaj nieco porobimy. Tak naprawdę dobrze, że udało nam się utrzymać tę pozycję. Okej. Widzę, że... się rozbili. Wojna domowa. Czekaj, czy oni mieli nadal wojnę? Mają wojnę tylko z jednym z tych. Czego ci tutaj mają? No się porozbijali. O Jezu, ale się porozbijali. No ale my tak naprawdę na tym triumfujemy, bo chyba możemy coś wykorzystać z tego. Chyba. Okej, więc w międzyczasie zobaczymy, co dalej możemy. My tutaj już popychamy dalej tych. Ale to chyba nie oznacza, że oni padają. Oni muszą jeszcze paść tutaj, a tutaj mają cieśniny, więc musimy pędzić, pędzić, pędzić. Wiecie co, jak zakończę odcinek, to się skończy na tym, że ja będę rozdawać medale po prostu. Na pewno mamy ich mnóstwo. Tutaj nic nie ma. Jeszcze tutaj jest. Musimy po prostu w pewnym momencie tutaj dojść. Będzie wolne. Na przykład teraz. Przejść sobie. Pozdobywać, nie wiem, punkty zwycięstwa. Bo realnie to nie mamy szans, jeżeli oni się za tym pójdą. Za rzekę. Więc musimy kompletnie, ale to kompletnie sobie tutaj przejść, tylko widzę, że roboty to nie są idealne dywizje do pchnięcia, oraz też w ogóle nie idzie. Tutaj powoli wreszcie wypychają. Niech sobie ustawią nieco się. No, czego nam brakuje realnie? Robotów. Brakuje nam z armii robotów. Czy coś mamy jeszcze na poziomie takim, że nie potrzebujemy tego? Firearm Team. Mamy na dosyć wysokim poziomie. Chodzi o to, żeby wysłać do robotu, żeby produkowały się. O, i wypowiedzieli nam wojnę. Kurde. Nie cierpię tego, ponieważ oni wypowiadają nam wojnę za to, że po prostu jesteśmy.
Dobra, na tym kończę. Ja sobie trochę cofnę save'a i... Jezu, będzie strasznie cofnięty. No, cofnę save'a i zobaczymy, jak to pójdzie. Widzimy się w kolejnym odcinku. No to cześć!